A do jakich turniejów w tej chwili się Państwo przygotowują? Jesteśmy kilka dni przed rozpoczęciem Mistrzostw Europy, indywidualnych Mistrzostw Europy, tak, bo w tej chwili zarówno te zawody, jak i zawody Mistrzostw Świata są rozdzielone. Tak. Do tej pory grywaliśmy i turniej indywidualny, i turniej drużynowy na tym samym zawodach, natomiast w tej chwili jest rozdzielone i są to Mistrzostwa Europy indywidualne, tak, które odbywały się w Danii. Jedziemy za kilka dni, tak jak powiedziałem. No co pan liczy w trakcie tego turnieju? No cóż, na pewno siła naszej reprezentacji w ostatnich latach to przede wszystkim turniej drużynowy, tak? I w tych zawodach zdobywaliśmy medale, tak? Natomiast w turniejach indywidualnych naszą najsilniejszą stroną były deble i mixty, tak? No, sytuacja polskiej reprezentacji jest o tyle trudniejsza, że największa gwiazda ostatnich lat, Lucjan Błaszczyk, zawodnik, który miał udział w każdym medalu zdobytym przez ostatnie 15 lat przez polską reprezentację, zakończył karierę reprezentacyjną. Więc, że tak powiem, walka o medale staje się trudniejsza, tak? Ale liczymy na to, że może coś się uda. Na Mistrzostwa Europy pojedzie skład Wang Zengi, Daniel Górak, Robert Floras i dwóch młodych zawodników, Jakub Dyjas i Konrad Kulpa. Dla niektórych to tak młody skład to może pewne zaskoczenie, natomiast jesteśmy po czteroletnim cyklu olimpijskim i czas na pewne podsumowania i analizy. I musimy się zastanowić też, kto w perspektywie następnych lat będzie członem naszej reprezentacji. Dlatego też stawiamy na zawodników młodych, takich jak Robert Floras, który w ostatnich Mistrzostwach Świata potwierdził swoją doskonałą dyspozycję. No i też młodzi, tak, juniorzy, którzy w tym roku zdobyli Mistrzostwa Europy w deblu, brązowy medal w drużynie, a więc Dyjas i Kulpa. Tak. Liczymy na debla, tak? Przede wszystkim w tych zawodach liczymy na deble. Myślę, że Daniel Górak z Robertem Florasem to debel, który przy dobrej grze stać na to, aby zagrać może nawet o medale. I tuż przed tymi zawodami stworzyliśmy jeden debel, który jest międzynarodowy, tak? Wang Zengi będzie grał debla Stan Rujvur, grającym w reprezentacji Chorwacji i między innymi dlatego Wangiego nie ma tutaj na zgrupowaniu, tak? W tym nie było możliwości wcześniej, aby ci zawodnicy potrenowali wspólnie w deblu, a w związku z tym zdecydowaliśmy, że na ten tydzień przed mistrzostwami Wangi poleciał do Chorwacji po to, żeby potrenować na takim zgrupowaniu międzynarodowym. Przede wszystkim debla Stan Rujvur. Ja myślę, że ten debel tak naprawdę, gdyby dobrze zagrał, spokojnie stać ich na zdobycie medalu. Natalia Partyka i Patryk Hojnowski zdobyli na Igrzyskach Paraolimpijskich dwa złote medale. Również zdobywali medale w drużynie. Jak wykorzystać ten sukces do promocji tej dyscypliny według pana? No cóż, ja myślę, że faktycznie są to nasze gwiazdy, tak? Gwiazdy medialne przede wszystkim. I tak głośno jak do sukcesów Natalii Partyki przyzwyczailiśmy się już tutaj i myślę, że no, dla wszystkich jej pozycja jest bardzo stabilna i ugruntowana i te media ciągle są wokół niej, nie tylko w Polsce, ale i za granicą. I to jest doskonała promocja właśnie tej zestawowego. Natomiast sukces Patryka jest to rzecz nowa, tak? I to dla nas było od razu odczuwalne, że jest to coś znaczącego, dlatego że no, w klubie, w którym na co dzień pracujemy, no, tam gdzie Patryk się pojawił tuż po igrzyskach, no, codziennie przyjeżdżała jakaś stacja telewizyjna i robili materiały też często na żywo. Tak? Dlatego myślę, że to najlepiej świadczy o tym, że jest to doskonały materiał promocyjny. Tak? Zobaczymy, co włodarze związku naszego poczynią z tym. Tak? Ja myślę, że no tutaj to jest przede wszystkim rola dla właśnie menedżerów, tak, którzy mogliby właśnie zająć się rozwojem naszej dyscypliny, bo mamy trochę inne czasy niż 20 lat temu i opieranie się tylko na pieniądzach, które nam da ministerstwo, jest trudne. Tak. Tych pieniędzy jest naprawdę niewiele, tak, i to często mówię o tym, że jak patrzę, jakimi sztabami szkoleniowymi dysponują inne reprezentacje, to mam wrażenie, że środki mają 5-10-krotnie większe niż my. Tak? I teraz tak liczenie na to, że tylko że ktoś nam dołoży tych pieniędzy, ciężko to wypada. Ostatnie lata to pokazują, a w związku z tym wydaje się koniecznym znalezienie sponsora. Tak? I ja myślę, że takie dwie twarze w tej chwili mogą nam w tym pomóc. Tak? Natomiast myślę, że tutaj potrzebna jest też olbrzymia praca marketingowa. Ja na tym się nie znam, tak? A w związku z tym myślę, że warto pomyśleć o kimś, kto mógłby sprzedać sukcesy naszych zawodników.